serdecznie podziękować kadrze kierowniczej, policjantom i pracownikom policji za to też samą współpracę, za okazywanie wsparcia i sympatii. To właśnie, jak powiedziałem wcześniej, ich rzetelność, dyspozycyjność i zaangażowanie sprawiło, że Policja Strzelecka uzyskała naprawdę bardzo dobre i wysokie wyniki. Dzięki temu ja mogłem awansować. Na początku maja komisarz Robert Kosak przejdzie do Komendy Powiatowej Policji w Pile, gdzie będzie pełnił funkcję zastępcy komendanta powiatowego Piotra Skrzypkowiaka. Podczas uroczystości pożegnalnych w Urzędzie Miejskim w Trzciance burmistrz Krzysztof Czarnecki oraz mundurowi podziękowali byłemu komendantowi za lata wspólnej pracy. Z dniem odejścia Roberta Kosaka jego stanowisko przejmie Adam Filip, który do tej pory pełnił funkcję naczelnika ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie.